Bajkowy początek. Poznajcie Roxanę i Kevina. To wyjątkowa para, której historia miłosna jest jak z najpiękniejszej baśni. Roxana Węgiel, uwielbiana przez Polskę piosenkarka, znów skradła serca. Jej talent i charyzma sprawiają, że jest nie tylko artystką, ale i ikoną młodego pokolenia. Tym razem nie swoim potężnym głosem, ale historią miłosną jak z bajki. Ich związek jest pełen ciepła, zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Kevin Mgley, mężczyzna, który zdobył jej serce, stał u jej boku, gdy powiedzieli sobie sakramentalne tak. Jego miłość do Roxany jest widoczna w każdym geście i spojrzeniu. Zwieńczeniem ich wspólnej drogi była magiczna ceremonia ślubna, która zachwyciła naród swoją urodą i tajemniczością. Każdy detal tego dnia był starannie zaplanowany, tworząc niezapomniane wspomnienia. Roxana, gwiazda od czasu zwycięstwa w programie The Voice Kids i konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci, rozkwitła, stając się utalentowaną młodą kobietą. Jej muzyka porusza miliony. Jej kariera to pasmo sukcesów, a każdy nowy utwór zdobywa serca słuchaczy. Kevin, jej ostoja i powiernik, jest jej wiernym towarzyszem. Jego wsparcie i oddanie są fundamentem ich związku. Ich historia miłosna, choć prywatna, od dawna fascynuje fanów. Każdy ich krok śledzony jest z zapartym tchem, a ich miłość inspiruje wielu. To opowieść o prawdziwej miłości, która przetrwała próbę czasu. Para wybrała na miejsce zaślubin uroczą wieś Dydnie. Położona pośród malowniczych polskich krajobrazów, Dydnia emanuje ponadczasowym urokiem. W jej sercu wznosi się wspaniały neogotycki kościół, świadectwo historii i wiary. Jego strzeliste wieże i misterne detale stanowiły zapierające dech w piersiach tło dla tego wyjątkowego dnia. Wnętrze kościoła z wysokimi sklepieniami i witrażami szepcze opowieści o minionych wiekach. W powietrzu wisiało napięcie, gdy goście oczekiwali na przybycie panny młodej. Zapach świeżych kwiatów, starannie dobranych na tę okazję, wypełniał świętą przestrzeń. Dekoracje ślubne, zaaranżowane przez znaną z doskonałego gustu i dbałości o szczegóły Izabelę Janachowską, zamieniły kościół w scenę eterycznego piękna. Białe kwiaty spływały kaskadami, a ich delikatny zapach mieszał się z zapachem świec. Kryształy błyszczały w delikatnym blasku żyrandoli, rzucając migoczące refleksy na ściany. Nawa, wysłana białymi płatkami róż, czekała na uroczyste wejście panny młodej. Każdy element, starannie dobrany, odzwierciedlał historię miłosną pary i doniosłość tej chwili. Ślub owiany był tajemnicą, co dodawało mu aury tajemniczości i ekscytacji. Plotki krążyły od tygodni, ale para zachowała szczegóły w tajemnicy. Lista gości była kameralna, składała się z najbliższej rodziny i przyjaciół, którzy uszanowali ich pragnienie prywatności. Kiedy rozeszła się wieść o ślubie, fani w całym kraju cieszyli się razem z parą. Media społecznościowe zalały życzenia i gratulacje. Aura tajemnicy wokół wydarzenia tylko spotęgowała zainteresowanie opinii publicznej, czyniąc z niego temat rozmów w całej Polsce. Piąta część – ojcowska miłość, łzy, wzruszenia i duma. To moment, który na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Jednym z najbardziej wzruszających momentów ceremonii był widok Roxany idącej do ołtarza ze swoim tatą. Każdy krok, który stawiali razem, był pełen emocji i wspomnień. Więź, jaka ich łączyła, była widoczna w jego pełnym miłości spojrzeniu i jej promiennym uśmiechu. To była chwila, która mówiła więcej niż tysiąc słów. Kiedy przekazywał ją Kevinowi, w kościele nie było ani jednego suchego oka. Wszyscy obecni mogli poczuć głęboką miłość i szacunek, jakie ojciec miał dla swojej córki. Emocje tego dnia były namacalne, co świadczyło o głębokiej miłości i wsparciu otaczającym Roxanę i Kevina. Goście nie mogli powstrzymać łez, widząc tak piękny moment. Jej ojciec, przepełniony dumą i radością, powierzał swoją córkę mężczyźnie, którego pokochała.
Było to dla niego zarówno trudne, jak i pełne radości. Było to wzruszające przypomnienie o nierozerwalnej więzi między ojcem a córką. Ich uścisk na koniec ceremonii był symbolem miłości, która przetrwa wszystko. Szósta część, miłość pisana w gwiazdach, Roxana i Kevin, wspólna droga. To opowieść o miłości, która przetrwała próbę czasu i przeciwności losu. Historia miłosna Roxany i Kevina to materiał na film. Ich uczucie rozwijało się powoli, ale z każdym dniem stawało się coraz silniejsze. Ich drogi przecięły się w młodym wieku, a ich więź rozkwitła w głęboką i trwałą miłość. Spotkali się przypadkiem, ale od razu poczuli, że są dla siebie stworzeni. Wspierali się na dobre i na złe, a ich związek był niezachwiany w obliczu wyzwań. Przeżyli razem wiele trudnych chwil, ale zawsze mogli na siebie liczyć. Kevin, ostoja i oaza spokoju dla Roxany, był jej wiernym towarzyszem podczas jej drogi na szczyt. Jego wsparcie było nieocenione, gdy Roxana realizowała swoje marzenia. Był jej oparciem, powiernikiem i największym fanem. Zawsze wierzył w jej możliwości i dodawał jej otuchy, gdy tego potrzebowała. Ich historia miłosna jest świadectwem siły łączącego ich uczucia i piękna odnalezienia swojej bratniej duszy. To opowieść o tym, jak prawdziwa miłość może przezwyciężyć wszelkie przeszkody i przetrwać na zawsze. Siódma część. Przysięga pod sklepieniem. Więź zrodzona z miłości. Gdy Roxana i Kevin stanęli przed ołtarzem, ich miłość rozświetliła kościół. Ich przysięga, pełna emocji i obietnic na przyszłość, rozbrzmiewała w świętej przestrzeni. Wymiana obrączek, symbol ich wiecznej więzi, zaznaczyła początek ich wspólnej drogi jako męża i żony. Słowa kapłana niosły się echem po kościele, przypominając wszystkim obecnym o świętości małżeństwa. Miłość pary była namacalna, promieniowała na zewnątrz, dotykając serc wszystkich, którzy byli świadkami ich ślubu. Ósma część. Uroczystości i życzenia. Radość dzielona z bliskimi. Po ceremonii nowożeńcy wyszli z kościoła, witani okrzykami radości swoich gości. Zabawa trwała na prywatnym przyjęciu, podczas którego królował śmiech, muzyka i tańce. Radość pary była zaraźliwa i rozlewała się po całym lokalu. Wesele było świadectwem radości życia młodej pary i ich bliskich relacji z rodziną i przyjaciółmi. Goście delektowali się wyśmienitą kuchnią, wznosili wzruszające toasty i tańczyli do białego rana. Było to święto miłości, rodziny i obietnicy świetlanej przyszłości. Dziewiąta część. Teraz i na zawsze. Dziedzictwo miłości. Ślub Roxany Węgiel i Kevina Mgleja był czymś więcej niż tylko ceremonią. Był świętem miłości, oddania i trwałej siły marzeń. Ich bajkowy ślub, który odbył się w sercu Dydyni, na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich, którzy byli jego świadkami. Rozpoczynają teraz nowy rozdział w swoim życiu, ale jedno jest pewne – ich historia miłosna dopiero się zaczyna. Echo ich przysięgi, radość w ich oczach i niezachwione wsparcie bliskich będą im towarzyszyć w ich wspólnej podróży jako męża i żony.